Dobry wieczór, witajcie. Dzisiaj późno zaczynamy tego vloga, prawda, Andrzeju? No, zaraz 11. Tak, zaraz 11. Ale chciałabym tak na szybko i na bieżąco wam powiedzieć, streścić, może nie streścić, to nie, zrecenzować spektakl, na którym byliśmy, a tak po prostu wam powiedzieć, że mocna polecajka leci. Byliśmy czwarty raz w Romie i w mojej ocenie to był spektakl, który się plasował na drugim miejscu. Piloci dalej bardziej są w moim serduszku, ale dzisiejszy spektakl, czyli We Will Rock You, naprawdę dawał radę. Ilekroć jesteśmy w tym teatrze, to jestem pełna podziwu tego, jak ta scenografia, jak te panele, ekrany jeżdżą sobie po tej scenie, sorry, język się plącze, głupoty trochę gadam. I zawsze jestem pod ogromnym wrażeniem, jakby mając na uwadze to, że ta muzyka, ona jest grana na żywo, że ten zespół jest tam pod tą sceną i to gra i to słychać. I było naprawdę ekstra. Andrzeju, tobie jak się podobało? Bardzo mi się podobało, kochani. Fajne było. Znaczy, tylko taki klasyka rocka, Queen i w ogóle. No ogólnie, no tak jak mówisz, scenografia super, ilość... A ja się zastanawiam, czy te wielkie rzeczy na scenie, to one są zaprogramowane i one same tak jadą, czy ktoś nimi steruje? Tak, tam na dole, tak jak mi widziałaś, są takie kręciołki, to tak jak kręciołek w naszym odkurzaczu, to jest taki lider, nie? Który skanuje otoczenie. Powiem wam, że naprawdę ekstra właśnie, to jest takie totalnie bajeranckie, jak się to ogląda, że wjeżdżają na tą scenę, z nad sceny takie giga, ale to giga o Boże, jak to się nazywa? Platformy. No platformy, brakuje mi słowa, ale no wjeżdżają takie naprawdę duże rzeczy, wszystkie te panele właśnie, które wyjeżdżają z podłogi, albo jak aktorzy znikają w tej podłodze, jakby zjeżdżają pod scenę, to robi ogromne wrażenie. W ogóle ekipa aktorska uważam, że była bardzo fajna, w sensie to były naprawdę ekstra głosy. Dzisiaj jak byliśmy, to z takich osób, które rozpoznałam natychmiast w pierwszej sekundzie, był Łukasz Zagrobelny, był jedną z postaci w tym spektaklu. Przyznam, że reszty osób biorących w przedstawieniu udział no nie znam. Przynajmniej nie tak zmieniali nazwiska, bo niektóre twarze kojarzyłam. Ale no naprawdę, jest to kawał dobrej muzyki i w ogóle takie show też taneczne, trochę angażujące widza, nie za dużo, tak ociupinkę, żeby było ciekawiej. No ekstra, powiem wam, że jestem zachwycona, naprawdę, jakby w Romie te spektakle zmieniają się rzadko, tak naprawdę można powiedzieć, że raz w roku jest jakaś premiera, prawda? Częściej to chyba nie, ale no do tej pory jeszcze ani razu nie wyszłam zawiedziona. Aida była tylko taka... Ale też było fajne. Ona też była fajna, tylko jakby fabuła i tak dalej mi nie podeszła. Tak, klimat tego spektaklu mi nie podszedł, ale ogólnie jakby wszystkie są na tak wysokim poziomie, że nawet jak ta fabuła wam nie siada, to wychodzicie z teatru tacy usatysfakcjonowani. Także mega giga polecajka, naprawdę, jeżeli macie możliwość pojawić się w Warszawie, no bo to jest... Oni nie jeżdżą z tymi spektaklami nigdzie, to się odbywa wszystko na właśnie deskach Romy, naszej warszawskiej. No to koniecznie się wybierzcie, naprawdę. Warto. Bardzo warto. Jak ogląda to ktoś z mojej rodziny, to zapraszam, mogę przenocować. Warto wydać te, nie wiem ile. No pewnie 100 czy więcej złotych za bilet, w zależności od tego, gdzie będziecie siedzieć. My siedzieliśmy gdzieś pod sceną, w rzędzie trzecim. Następnym razem usiadłabym chyba dalej, tak żeby mieć lepszy jakby obraz sceny jako całości, bo jak się siedzi tak blisko, to tak się, wiecie, zezuje z kąta w kąt, ale sztos, totalny sztos. Dobra, zmykam, bo jest późno, muszę zmyć to oblicze i iść spać, bo jutro rano praca. Także widzimy się potem. No i słuchajcie, wracam do was znów wieczorem. Kolejny wieczór nastał, już dzisiaj piątkowy, także weekendik przed nami. Chciałabym wam zrobić taki update pierdółek, który zakupiłam, bo chcę się pozbyć kartonów. Także ojejku, bateria mi zaraz padnie. Poczekajcie, zmienię ją i do was wracam. Słuchajcie, usiadłam, muszę wam pokazać mój statyw, bo jest tu bardzo ciemno i mam problem.
Andrzej powinien się to tak nad głową, jakbyś miał aureolę. Już widać było na nagraniu dwie. Dobra, słuchajcie, pierwsza i najważniejsza rzecz. Kupiłam sobie ostatnią część. To nie jest rzecz do domu, ale jak już tu leży, to się wam pochwalę. To jest nowe oblicze Greya oczami Christiana Greya. Słuchajcie, jak się pakowałam, to wam mówiłam, że mam jakby komplet tych książek i byłam przekonana, że ta ostatnia część nie została nigdy wydana. A została. Połknęłam ją w 2 dni, przeczytałam ją jeszcze zanim do mnie przyszła papierowa wersja. Ale zachowuję ją sobie, bo bardzo tą książkę lubię. I oczywiście dokupiłam do kolekcji DVD. A to w zasadzie Blu-ray. No, ale to tyle, jeżeli chodzi o moje pierdółki. Uj, z najciekawszych rzeczy przyszła mi paczka z Homely. Mam tutaj taki ładny cusiek, ale jego wam nie pokażę, bo będzie prezentem dla kogoś, więc nie chcę spoilerów. Taki dekoracyjny, jakby co, jak wy to oglądacie, to już pewnie po ptokach, ale na Homely ogólnie były wyprzedaże różnej maści i kody rabatowe różne działały. A ja kupiłam nam pościel, 2 komplety, tutaj jest cena 159 zł, no ja ją kupiłam oczywiście trochę taniej. I słuchajcie, to jest taka świąteczna pościel, czy to będzie widać? Chyba tak średniawka. Ona jest w takie samochodziki i w takie wianuszki, już normalnie nie mogę się doczekać, aż ją założę. Tamta jest taka typowo świąteczna, a tu mam jeszcze drugą i ta jest bardziej po prostu zimowa. I ona wygląda... Tak, tamta była bawełniana, a ta jest z jakiegoś, z mikrofibry. Nie wiem, jak bardzo się to różni. Wyciągnę, żeby nie szeleścić. Ta była tańsza, 119 zł. W dotyku jest bardzo miła, wydaje się dosyć cienka, ale mi to jakoś specjalnie nie przeszkadza. Bo my i tak śpimy pod cienką też kołdrą, więc jakby wiecie, nie potrzebuję mieć dużo warstw na łóżku. I ona prezentuje się następująco, czyli tak, są takie jelonki, czy co to tam jest, czy inne tam reniferki i takie gałązki, jakby jak z choineczki. Totalny sztos, mega mi się podoba. Także tyle jeżeli chodzi o Homely. I oczywiście przyszedł do nas też zakup z Ikei. Andrzej zupgrade'ował sobie spanie. W sumie też była promocja na to, nie? Tak, bo do 18, czyli jeszcze do jutra. Do jutra, my jest promocja na firany i pod jakieś takie materiały dekoracyjne oraz na poduszki i takie tekstylne dekoracje. No i Andrzej kupił sobie taką poduszkę, jaką ja mam, czyli taką poduszkę dla starych ludzi. Nie, to jest poduszka ergonomiczna. Ortopedyczna, ergonomiczna. Dobra, ergonomiczna, słuchajcie, i ona ma tutaj, tego nie widać, chociaż może będzie widać? Widać, nie, nie, widać, o tutaj prześwituje. Ona tutaj ma taki wkład żelowy chłodzący i powiem wam, że to jest totalny sztos. Tutaj macie nazwę tej poduszki. Klub Spore. Tak, Klub Spore, w razie czego mogę wam ją podlinkować. Ona normalnie kosztuje 200 zł, teraz nam wyszła chyba za 119 zł, tak? Tak, bo była... Była naprawdę dobra promka. Była promocja i mieliśmy rabat za... Tak, za poprzednie zakupy, czyli właśnie za zakup kanapy. I powiem wam, że ja już tą poduszkę mam. Ona jest ekstra. To, co jest trochę słabe, to to, że ten pokrowiec jakby, bo to się normalnie jakby wyciąga z tego, nie? To można uprać. Ten pokrowiec, który jest przy tej części żelowej, chłodzącej, on jest z takiego jakby sztucznego materiału. No pewnie ma potęgować to chłodzenie, bo właśnie ona jest taka zimna totalnie. I niestety, jak się wiecie, założy poszewkę, to on się potem strasznie tak zbiera i kuleczkuje. To jest minus tej poduszki. Ja co jakiś czas, jak przebieram sobie pościel, to te kulki po prostu odcinam, bo mnie to drażni. Tego nie widać, bo jest w poszewce, ale mi to ryjebanie. Więc no tak, taki minusik. Ale ogólnie kozacka jest, naprawdę. Tutaj mam właśnie takie delikatne wycięcie, więc tak idealnie pod barczyk na szyjkę. Sztos. Polecajka. A dlatego wam pokazuję te zakupy, bo za chwilę będzie część dalsza. Jedziemy do Ikei kupić. Co takiego kupić? Zasłony? Kupić firanki? Nie wiadomo, czy znaczy, nie wiemy, czy kupimy, jedziemy przynajmniej popatrzeć. Tak, i do tego chciałabym dokupić ten cusiek taki, co jest w łazience na mydło i kubek taki na szczoteczki. Także takie pierdółki chciałabym dokupić jeszcze, no i właśnie jedziemy dzisiaj. Mieliśmy jechać jutro, czyli w sobotę, ale jutro przychodzi do nas pan Darek ogarnąć nasz pożar związany z okapem, ale o tym w innym filmie. No, to w drogę do Ikei. No i wracam do was kolejnego dnia. Byliśmy wczoraj w tej Ikei, kupiliśmy to, co chcieliśmy, czyli kupiliśmy firanki. Firanka wygląda tak, tak się nazywa, gdyby ktoś był ciekaw.
taka firanka kosztowała 129 zł. Kupiliśmy też zasłonki. Zasłonki prezentują się tak, w sensie tak się nazywają, jakby ktoś chciał sprawdzić. Są takie właśnie jasno-beżowe, mają takie ładne przeszycie. O, tutaj mogę wam pokazać. Widzicie, taka kreseczka idzie. I to bardzo ładnie wygląda, jak ta zasłonka wisi. Kupiliśmy takie same firany i zasłony do salonu i do sypialni. Dlatego kupiliśmy ten koszyk, bo spoko się sprawdza, ten pierwszy, który mamy w łazience. Ale przez to, że ja mam w łazience dosyć duże te szampony i płyny do kąpieli, to trochę się bałam postawić wszystko w jednym koszyku, po prostu, że mi się zerwie. Więc na wszelki wypadek kupiliśmy drugi i w ogóle muszę wam polecić te cynamonki, bo one są naprawdę bardzo smaczne. Także tak, taki update, jeżeli chodzi o IKEA. W ogóle kosztowało nas to wszystko 20 zł tylko dlatego, że mieliśmy bon, no ale tak jak mówię, ogólnie tam firanki 130, zasłonki 150. Kupiliśmy też taką podkładkę pod buty, no bo nie wiem, czy wy to już widzicie, ale tu widać śnieg. Więc trzeba już było zainwestować w coś takiego. Tutaj za mną na górze, o, tu. Pojawiła się szyna, na której mają być powieszone właśnie firanki i zasłonki. Wyszedł nam taki mały błąd logistyczny, a w zasadzie no głupotka troszkę nasza, bo okazało się, że kupiliśmy tą szynę i kupiliśmy do niej taką listwę maskującą, która do niej nie pasuje. Ale już docięliśmy tą listwę pod wymiar, bo byliśmy przekonani, że to jest dobra listwa, więc nie możemy jej zwrócić, więc pewnie wyląduje to w śmieciach. Bo próbowaliśmy to przyczepić i się nie da, nie klika, bo jest jakby szyna jest za wąska w porównaniu do tego mocowania, które tam jest przy tej osłonce. I z takich dużych rzeczy, które się tu dzieją, dlatego nie ma Andrzeja, bo właśnie pojechał z panem Darkiem do sklepu. Tutaj się pojawiła taka dziura, okazało się, że z tą wentylacją nie jest wcale tak źle, jak się baliśmy, bo na planach było tak, że tu od brzegu tej dziury było nasze wyprowadzenie do wentylacji, a tam w rogu powinna być jeszcze jakaś jedna rura, która jakby idzie dla budynku. I okazało się, że ta rura jakby tam jest, ale nie tutaj przy brzegu, przy ścianie, tylko tak bardzo w głąb. Więc mogliśmy to, ten bloczek jeden wykuć, on sobie leży tutaj. I przesuniemy ten otwór wentylacyjny, bo tak to wentylacja by nam wystawała przed szafkę. A dzięki temu właśnie, że chłopaki zamontują zaraz tam, chłopaki, no w zasadzie pan Darek, a czy tylko podejmuje decyzję, pan Darek tutaj pracuje. Dzięki temu, że pan Darek zamontuje tam kolanko, no to wiecie, jakby to będzie wchodziło od rogu ściany, tutaj resztę się to zaciapie, żeby nie było tej dziury i będzie to ładnie wyglądało z powrotem. No, także tak, takie rzeczy tu się dzieją. Mamy tu lekki bałagan, ale nie szkodzi. W telewizor mi leci Kopciuszek, bo uważam, że to jest najpiękniejszy film Disneya. Uwielbiam go. Naprawdę mogłabym oglądać cały czas. To jest ta filmowa wersja, ta najnowsza. Ona jest chyba z 2015 roku. Tak mi się wydaje. Coś w tych okolicach. No, cudowny film. Cudowny. Jak macie Disney Plusa, to sobie obczajcie. No, koniec gadania. Biorę się za szczotę i może już trochę tu posprzątam. Słuchajcie, update wentylacyjno-okapowy jest taki. Wczoraj z Darkiem lataliśmy po sklepach i w sumie organizacja wszystkich gratów do tego kanału nam zajęła więcej czasu niż wyrzeźbienie tego, co tutaj widzicie. To już jest po nocy. Dziura wykuta i została uszczelniona pianką, która jak widzicie nieźle spuchła, więc będzie teraz no akcja nożyk i wycięcie. To, że tutaj nam trochę pokapało po ścianie, to nie jest jakiś duży problem, bo tu będzie to wszystko przykryte blatem, a od góry będą szafki, więc znaczy taki ta blat też będzie pociągnięty do góry na tej pionowej ściance. To co fajnego, odkrycie roku, to jest kanał elastyczny PCV z Leroy Merlin, który jest dużo bardziej elastyczny niż taka rura Spiro, taka aluminiowa, bo jak ją się mocno wygnie, to na tych żeberkach pęka i to nam się nie sprawdziło, więc to poszło część do śmieci, ale to nam spoko siądzie do przyłączenia okapu tu. No i co, jak już mieliśmy ten kanał elastyczny, to tak naprawdę włożenie tego to była dosyć prosta robota, przykręcenie paru uchwytów na kanał i będzie działało. W środku jest jeszcze oczywiście zawór zwrotny, tak żeby miało tylko
w stronę do komina, bo jak żeśmy rozebrali tę rurę, to strasznie z tego kanału wiało. No i co? I tyle. Do roboty. Ten vlog to będzie taka trochę mieszanka, ale jedziemy znowu autem i musimy to powiedzieć Andrzeju. Jest Asterek. Nie ma to jak swoje auto, o jest to mi super. Chodzi, prawda? No. Zupełnie inaczej się jeździ samochodem jakby swoim, zupełnie inaczej się jeździ autem z wypożyczalni. W sensie, wiecie, też uważamy, ale jest jakoś taka większa swoboda, jak się prowadzi swój samochód. I to jest cudowne uczucie, już nie wspomnę o tym, że cudowne jest to, że właśnie w dupkę mnie grzeje nasz fotel. Właśnie wyjeżdżamy do rodziców. Bo jak już mamy taki vlogowy miszmasz, to chciałam wam powiedzieć, że rodzice Andrzeja bardzo nam pomagają. Mama przygotowuje nam racje żywnościowe, żeby nie było, że jemy tylko rzeczy z Lidla. No i właśnie zaprosili nas na obiad. Co prawda dzisiaj jest taki obiad, że no ja go za bardzo jeść nie będę, bo będzie to kotlet schabowy. A ja, moja babcia, słuchajcie, jak mówi, że robi kotlety schabowe, to w 90% robi kotlety z piersi z kurczaka. No jakby wiecie, on wygląda jak schabowy, więc to jest po prostu schabowy. I dla mnie to jest schabowy, czyli pierś skóry, taka wiecie, w mące, filet, tak, w mące i w bułce tartej, to jest dla mnie schabowy. Ale mama, że jak robi schabowy, to robi schabowy ze schabu. Pokaż mi schab na kurczaku, no. Robi kotlety z brosiaka, a one nie są, nie mają tak delikatnego mięsa jak te z kurczaka. No po prostu schabowy, no wiem, że klasyczny, ale ja po prostu wolę kury, o to mi chodzi. Więc... Ale czekaj, bo jak już tak mówiłaś, że faktycznie nam pomagają, no to w tym tygodniu ja chyba tylko raz jadłem żarcie z mikrofali. W sensie, no wiadomo, jak dostajemy żarcie do domu od rodziców, no to jest podgrzewamy sobie w mikrofalówce, ale to jest domowe jedzenie, nie? Ale takie gotowe z pudełka, to chyba raz w tym tygodniu tylko jadłem, a jest niedziela. No, także grubo, no ja więcej. Ja więcej, bo ja na śniadanie jadłam takie te, wiecie, pankejki z Biedronki, takie te mini w paczuszkach. O Jezu, dostaliśmy śniegiem z drzewa. Dlatego się tak wystraszyłam. Ale tak, no i właśnie Andrzej, idziemy na obiad. Andrzej zje ten obiad dzisiejszy, a ja mam jeszcze resztkę makaronu, który ostatnio zrobiła nam mama Andrzeja, w sensie spaghetti po prostu, bolognese. Także jedziemy na domowy obiad w miłym towarzystwie. Przy okazji tam Andrzej coś tacie pomoże. Odwdzięczy się, bo wczoraj nam tata pomagał właśnie z powieszeniem tej listwy. Jakby ja chyba wcześniej na filmie powiedziałam, że Andrzej to powiesił, no ale sam by nie był w stanie. Ja mam dwie lewe rączki, więc lepiej, żebym nie pomagała. Także pomagał tata. I w ogóle chciałam wam powiedzieć, że teraz jeszcze wyjeżdżając z mieszkanka, z garażu, minęliśmy się na wjeździe z sąsiadami. Tak mi się ciepło na serduszku zrobiło, bo nie wiem, nie wspominałam tego, ale poznaliśmy naszych takich bezpośrednich sąsiadów, w sensie mieszkamy ze sobą drzwi w drzwi, no i są bardzo fajni, także super, mega się cieszę, że mamy fajnych sąsiadów. W ogóle poznałam już kilka osób z naszego bloku i do tej pory wszyscy wydają się turbomili i są młodzi, także to też jest plus. Bo no tam ze starszymi ludźmi to różnie bywa, niektórzy wiecie, mają jakieś swoje przyzwyczajenia i tu te hałasy im bardzo przeszkadzają. Także tak. No, to myślę, że na tym zakończymy. A, jeszcze chciałam powiedzieć, że firanki nie zawisły na karniszu, dlatego że stwierdziliśmy, że się wstrzymujemy, ponieważ w czwartek, mam nadzieję, że już się nic nie zmieni, ale umawialiśmy się na najbliższy czwartek, czyli to jest który? 24 chyba? Albo 23? No w każdym razie w czwartek 20 tam któregoś listopada przyjeżdża do nas Rafał z ekipą, będą nam montować meble. No i wiadomo, trzeba będzie pewne rzeczy docinać na miejscu, a my nie mamy w mieszkaniu drzwi, więc pewnie będzie się trochę to pylić, dlatego stwierdziliśmy, że jeszcze nie bierzemy tych zasłonek, nie wieszamy ich, żeby się po prostu zaraz nie wybrudziły. Zrobimy to, jak meble już będą zamontowane. Także tak, znikam. Pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę, komentarz, subskrypcję. To był taki właśnie miszmaszowy update i czekajcie, bo kolejny film na kanale to będzie nasza kuchnia. Do zobaczenia!